A s Mateuszem tańczyła Paulina z You Can Dance. Mateusz, a tak adrem? Czy to słyszysz tak? To jest beatbox, Małgosia. Wiesz, powiem ci tak. Na półfinale zaśpiewałeś tak, że nie do końca mi się podobało. I tak pomyślałam, że tak naśladujesz, bo kochasz, jak powiedziałeś kiedyś, kochasz tych wykonawców, ale to tak chyba nie do końca. Natomiast dzisiaj dałeś takiego czadu. Dziękujemy. Widać było, co ja robię. Oj, widać chciałam było. Powiedzieć, widać było, co ja robię. Mateusz, kocham cię. O! Damy to do zwiastuna i będziemy powtarzać w kółko. Agnieszko, czy twoje wyznania będą równie wielkiego kalibru? No chyba nie, obawiam się. No właśnie. Tak dzisiaj rymujecie, Mateusz Wajchę przełóż, wiesz, la la la. A tego jeszcze nie było, ukradło Mateusz, mi rym. Ja powiem to tak, dzisiaj przydarzył mi się jakiś taki mój prywatny koncert życzeń, ponieważ nie ukrywam, że Freddie Mercury i w ogóle twórczość zespołu Queen to wielcy idole mojego dzieciństwa. Mam mówić krótko, w związku z czym Mateuszu, bardzo duże wyzwanie było przed tobą, ponieważ wiadomo, Mercury śpiewa genialnie, ale poradziłeś sobie z tym, także bardzo ładnie, gratuluję. Dobrze. Kuba. Bardzo ładnie. Ale to... do porządku. No właśnie, bo tutaj mówiliśmy coś o dawaniu kopa, no to na mnie teraz. Zazdrości, cokolwiek powie zazdrości ci także, patrz przez okulary. Słuchaj, jak się jakiś facet podoba, to on od razu zazdrości. Tak. Mateusz, jesteś cwaniakiem, to widać. Jesteś emocjonalnym cwaniakiem, chcesz być takim erotycznym, śpiewającym pawulonem, wiesz? Chcesz zmiękczać kobiece członki, to czuć. I ta tonacja jest przewidywalna. Jesteś przewidywalnym artystą. Chcesz się bardzo podobać, zostań najpierw artystą, a potem dopiero łódź, ja z Łodzi jestem. Panie, naprawdę, bo to już jest emocjonalna tandeta, naprawdę.